Hej, dziś mam Wam do zaprezentowania bardzo proste zdobienie, które składa się tylko z kolorowego, błyszczącego francuskiego manikiru. Głównym powodem, dla którego zdecydowałam się na te paznokcie i nagranie filmiku, jest dokładne zaprezentowanie Wam czterech kolorów z nowej sześciolakierowej kolekcji jesiennej. Jak zawsze mam już przygotowaną płytkę paznokcia, opiłowaną i odtłuszczoną. Nakładam Hybrid Base z systemu trójfazowego, w którym wymagane jest nałożenie tylko bazy, koloru oraz topu. Jest to system, który ma szybko schodzić pod acetonem bez piłowania uprzednio topu. Baza rozprowadza się bardzo szybko i wygodnie, nie spływa, nie zalewa mi skórek. Pamiętam o zabezpieczeniu również wolnego brzegu. I tak pomalowane dokładnie bazą pazurki wrzucam do lampy LED-owej na zaledwie 30 sekund. Po wyjęciu z lampy czas na kolory. Uwierzcie, że nie mogłam się zdecydować, który wybrać, więc zaczęłam od numeru 114 Pinky Glitter. Jest to piękny brokatowy lakier, który posiada mnóstwo roziskrzonych drobinek w różowym kolorze. Jako drugi wybrałam numer 115 Rose Seashell. Jest to lakier jaśniutki o wykończeniu bardziej perłowym. Nadaje się on idealnie pod zdobienie jako tło oraz do noszenia solo. Przez to nietypowe wykończenie jest on odrobinę ciekawszy, ponieważ posiada delikatne drobinki, które dodatkowo zwiększają połysk. Kolejny to 116 Mauve Dance. Jest to lakier również o perłowym wykończeniu, nieco ciemniejszy od poprzednika. Zawiera w sobie delikatne drobinki takiego brudnego, różowego złota. Na koniec zdecydowałam się, żeby trochę ożywić całość, na numer 119 Whisky Wine. Jest to bardzo ciemny kolor takiego prawdziwego wina. Chciałam, żeby paznokcie nie były aż tak nudne. Poza tym chciałam sprawdzić, jak będzie się komponował z resztą. Całość wrzuciłam sobie na 30 sekund do lampy LED-owej. Następnie położyłam drugą warstwę każdego z kolorów. Same ocencie, czy efekt Was zadowala. Czasami wymagane jest położenie trzeciej warstwy. Dużo zależy od tego, jakie zdobienie mamy w planach, jaki efekt Was zadowala oraz jaką macie płytkę. Lakiery są dosyć rzadkie, więc bezproblemowo się je rozprowadza i nawet przy trzech warstwach paznokcie nie robią się takie sztuczne i grube. Po dokładnym pomalowaniu wszystkich pazurków drugą warstwą, zabezpieczeniu wolnego brzegu i zwróceniu uwagi, czy gdzieś nie jest zalana skórka, wrzuciłam je do lampki na 60 sekund. Postanowiłam włączyć odrobinę dłuższy czas, żeby mieć pewność, że ten ciemny lakier również super się utwardził. I nastąpił kluczowy moment, w którym pazurki już fajnie się prezentowały, a ja zaczęłam się zastanawiać, czy chcę czegoś więcej. Postanowiłam je delikatnie przyozdobić brokatowym lakierem 114. Sięgnęłam po cieniutki pędzelek i zaczęłam malować końcówkę jakby od francuskiego, jednak bardzo cieniutką. Lakier ma w sobie mnóstwo drobinek, dlatego nawet po jednej warstwie końcówka już była fajnie brokatowa i widoczna. Dzięki temu, że malowałam lakierem brokatowym, a nie zwykłym, mogłam sobie pozwolić na szybkie wykonanie francuskiego, ponieważ wszystkie niedoskonałości zostały zakryte właśnie przez to, że jest to lakier brokatowy. Następnie wrzuciłam
tak wykonany francuski na 30 sekund do lampki. I przyszedł czas na ostatni krok, czyli top. Nakłada się on bezproblemowo, nie ma żadnej specyficznej konsystencji, nie zalewa nam skórek i nie tworzy dziur. Jak wiecie, przy topach ja zwracam szczególną uwagę na połysk i tutaj naprawdę jest on bardzo fajny, tworzy się taka perfekcyjna tafla, która utrzymuje się przez długi czas. Bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie również to, że nie wpłynął on na zmianę koloru tego jaśniutkiego, ani tego ciemnego. Kolory są takie same, jak przed nałożeniem topu. Pazurki z topem lądują w lampie LED-owej na 30 sekund. Jak widzicie, mamy już gotowe zdobienie. Teraz tylko przemywamy całe pazurki dokładnie cleanerem, żeby pozbyć się warstwy dyspersyjnej. Następnie nakładamy tylko oliwkę na skórki i gotowe. Jak sami widzicie, jest to bardzo prosta metoda na zdobienie, a jednocześnie coś się dzieje, nie są to tylko gładko pomalowane paznokcie. Mam nadzieję, że całość przypadła Wam do gustu. Koniecznie dajcie mi znać, który z tych jesiennych kolorków wpadł Wam w oko najbardziej. Ja szczerze powiem, że od razu zakochałam się w tym błyszczącym numerku 114 Pinky Glitter. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie mi znać w komentarzach, co sądzicie o moich filmikach. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.